wagę. Przed Państwem reprezentant Poland Top Team Grudziądz Ilman Didajew. Zapraszam na wagę. Także limit zachowany. Naszej pasji i chcieliśmy też pokazać, że MMA jest fajnym sportem w Grudziądzu, że możemy zrobić dobrą galę, pokazać to szerszej publiczności, wesprzeć tutaj lokalnych sponsorów na arenie tutaj międzynarodowej i polskiej, pokazać tutaj zawodników, nasze firmy, nasz wspaniały Grudziądz, rozpromować tutaj na mapie polskiego MMA. Czy to mój baner, czy jest lepiej z tamtej strony? Już trzymam baner. Tu jest Ilman. Dzień dobry. Weźcie plastik, proszę, na szybko. Ty jesteś Zosia. I tam sobie zmienię. Czania. Kaśka, już są obrusy. No to można. Na środek oktagonu. To możemy sobie raz, dwa, kolor przynieść od razu. Czekaj, tego zaraz. Bo byśmy sobie... Cygan dzwoni. Nabiera kształtów, nie? Oczywiście, że warto było się zaangażować, tym bardziej, że jestem trenerem w klubie Poland Top Team Grudziądz. Trenujemy z chłopakami już od 20 lat. O. To zaraz od razu przyniosę. To do czego? Tu jest jeden. Ale trzy o czym myślisz teraz? Może jakieś bieżniki, wiesz, przerzucać co kawałek tutaj. No ja bym się zostawiała na czarno już, nie? Dobra. Jest. Cofnij no. Trochę. Trochę cofnij. O, siedzi. Dobra. Za barwny mazur. Dobra. No to tak. Siedzi. Kiedy trochę tam dopiero odchodzisz się. Mogę? O! I teraz.
Panowałem nad sytuacją, to takie wszystko na spokojnie robiłem. Żeby tam nie wpaść żadną dźwignię, trójkąt, ani nic, tak? Nad wszystkim miałem kontrolę. Nie przypuszczałem, Piotr, dobry chłopak, naprawdę zaskoczył mnie, bardzo dobrze się bił. Dziękuję mu za walkę bardzo. Zadbaliśmy o bardzo dobry, wysoki poziom sportowy. Karta walk była bardzo mocna. Zawodnicy mieli naprawdę dobre rekordy, wysokie, byli wszyscy doświadczeni, a więc widząc tutaj po emocjach, jakie były, emocje wyrwały do zenitu, naprawdę walki się podobały. On był taki, żeby nie pchać się w parter niepotrzebnie, bo wiesz, Rafał wywodzi się z parteru, pewnie kibice wiedzą. Nie chciałem jeszcze, póki jest świeży, ma dobry chwyt, póki jest świeży, nie chciałem się pchać w ten parter i toczyć walkę w stójce. Też jakieś takie sam się chciałem odblokować, bo wiesz, już długo nie walczyłem, więc musiałem tą rdzę troszkę z siebie oczepnąć, że tak powiem. Ale twardy, fajny pojedynek, wiesz, wyczekiwałem Rafała, starałem się tą walkę toczyć w stójce, żeby też swoje demony wypędzić. I jak nadarzy się okazja, to sprowadzać, jak widzieliście. Wszystko wyszło zgodnie z planem. Dziękuję mojej kochanej żonie tutaj za pomoc, bo naprawdę wspierała mnie tutaj w tych chwilach. Robiliśmy galę wspólnie tutaj z Szarkatak, z organizatorami. Dziękuję Grzegorzowi, Tomkowi Słowczyńskiemu, że tutaj dogadaliśmy się, zrobiliśmy fajny event, ale trwało to pół roku ciężkiej pracy, a ostatnie 4 tygodnie było naprawdę na wysokich obrotach. Zaniedbaliśmy na pewno nasze prace tutaj zawodowe, wszystko poświęciliśmy tej gali, żeby zrobić to wielki show.
ale jak widać się podobało. Dziękujemy jeszcze raz bardzo wszystkim sponsorom, którzy nam pomogli tutaj, prezydentowi miasta, naszemu miastu Grudziądz, bo też nas bardzo wsparło na tej imprezie. Dziękujemy wszystkim, dzięki tym mogła ta impreza się po prostu odbyć i zapraszamy na kolejne edycje, najprawdopodobniej na jesień.